Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzimy, znajdujemy się pod stajnią. Mamy piękny, zimowy, można powiedzieć, poranek, mroźny i słoneczny. Ja idę sobie zobaczyć majeczka. Dam tutaj kurko, mam tu jakąś kapustkę, jakieś ciasta jeszcze ze świąt, więc niech sobie troszkę w tym podziubią. Zawsze coś sobie wybieram dla siebie. Proszę bardzo, jak się zajadają. Zawsze to jakieś witaminki dla nich. No dostaną się. Jak wiadomo, zima, to potrzebują tego troszeczkę więcej. Gąska tak nieśmiało troszkę podchodzi, ale zobaczymy. No i co, gołąbki tam przeleciały. Nie wiem, czy było to widać. Zobaczymy sobie do nich, co tam u nich. Kotki też już czekają. Z tego co wiem, to ostatnio kończyła się już ospa, więc sprawdzimy sobie zapasy zboża. Zobaczymy sobie, ile tam tego zostało. Trzeba będzie namielać. No i wszystko przywieźć tutaj do kurnika. No i co? Ja idę zobaczyć na jajeczkę od razu. Zaniesiemy sobie tą wytłaczankę. I co tutaj jest? Kurki jakoś niedawno były puszczone. Jak widzimy, jedna sobie siedzi na dolnym gniazdku. Tutaj cisza. Tak wam powiem, tutaj mają takie wykopy swoje kurki, pielą się w tym. Tutaj mają chyba najlepiej, takie miękkie podłoże. Jak słoneczko troszeczkę wcześniej wyjdzie, to jest tutaj słonecznie. I co wam powiem a propos jajek. Byłem trochę wkurzony, no bo kury jest ponad 25, a przez jakiś miesiąc przed świętami, no naprawdę było 3-4 jajka i tak sobie myślałem, jaki jest tego powód. Najwyraźniej kury tak mają, że wyniosły się i teraz od nowa zaczynają. Gdzieś tak od tygodnia już jest po 10-12 jajek, więc jest bardzo fajnie. Z czego tutaj na wojsku to wiadomo, jak jest większy mróz i jest jakoś brzydko, to nie puszczamy ich. Są tylko w stajni i tutaj prawie oduczyły się nieść. Niektóre tu kurki niosą, a tak to większość jest w stajni, co mnie bardzo cieszy. Za chwilkę sobie tam pójdziemy, pozbieramy te jajeczka, zobaczymy ile jest. Mam nadzieję, że będzie ponad 10, bo już tak się udawało właśnie w tym tygodniu zbierać. No i co? Ja idę sprawdzić i widzimy się za chwileczkę. Okej, znajdujemy się w stajni. Ospa, można powiedzieć, uzupełniona. Mamy tu jeszcze zapasy jednego worka i drugiego i te wszystkie napełnione, wszystkie ospą, troszeczkę pszenicy, wiadomo, tam w jednym jest chyba pszenica, żeby nie trzeba było chodzić z daleka, tutaj jeszcze troszeczkę pszenicy na teraz. Tak wam powiem, dobrze, żebym zajrzał, bo już było całkowicie pusto. A tak to jest, każde jest napełnione. Było tylko jeden pojemnik do połowy z ospą, więc nagliło się, żeby to im namielać, by miały spokój. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj do kurek. Więc zboża jest namielane gdzieś tak jeszcze na spokojnie teraz 2 miesiące, więc jest spokój na razie z tym. Kurki tu miały ostatnio wyścielone. Widać, że jest ładna pogoda, bo tylko została bojlerka biedna w środku, siedzi sobie spokojnie. Nie będę jej wyganiał. Kurka właśnie wychodzi z gniazdka, zobaczymy, czy coś tam zniesła. I tu jest druga kuleczka i trzecia. Jak widzimy, jest tu jedno jajeczko. Nie będziemy na razie brali, później przyjdziemy, to sobie podbieramy. A kurka uciekła, nie było tutaj nic. Więc co, teraz idę jeszcze zobaczyć do starego domu, jak mają się zapasy właśnie pszenicy i owsa. Bo po dzisiejszym mieleniu troszeczkę uszczypiło się te zapasy. No ale co, sami zobaczcie, zobaczymy ile tego jest. Widzimy się w starym domu. Okej. Właśnie w tym momencie miałem iść do gołąbków, a jak widzicie, przeleciały sobie. Zobaczymy sobie na te zapasy zboża, jak one wyglądają. O, tu troszkę ciemniej jest, ale puścimy słoneczko, będzie lepiej. Jak widzimy, gołąbki mają się dosyć dobrze.
Tutaj mają swój karmnik, taki pod tym, i tutaj mamy im wody. Woda musi być no, 2 razy, 3 razy dziennie zmieniona, bo zamarza w chwili obecnej. Jak widzimy, tutaj na razie jeszcze nic nie mam, bo z moich planów zasilenia tej klateczki nie wyszło. No ale tu widzimy, gąbki dobrze się mają. Od chwili tego umocnienia, tego wszystkiego, nie było jakichś ataków. Nie widzę, żeby coś się bardziej mocno poszyło. Są każdy dzień. Na wieczór, na noc zostają tutaj, więc jest fajnie. Jak widzimy, teraz też nie są jakieś płachliwe, ale musiałem tutaj jeszcze przybić. Mam taką deseczkę od spodu, bo nie wiem jakim prawem pewnego dnia było to zwalone na dół, tak jakby coś próbowało się dostać, chociaż jest to niemożliwe, nie wiem jak to tam weszło. No i musiałem to przybić na razie na stałe. Nikt tam nie będzie na razie wchodził przez zimę, więc musiałem tak to zabezpieczyć. Bo wiecie jak to jest. Tutaj wszędzie szczelne, ale podwadzi sobie, wejdzie przez tą klapkę i może zaatakować gołąbki. No i tak chyba się wtedy stało właśnie, bo to leżało na ziemi, utrącone jest troszkę, wiadomo, od upadku. No i gołębi nie było znowu przez 2 dni. To albo coś się właśnie z góry próbowało dostać, no albo nie wiem, ale wolę nie ryzykować, więc przybiłem to na stałe. Jak widzimy, gołębeczki no nie są już jakieś płochliwe. Bardzo mnie to cieszy. No, mamy nowy rok, więc na pewno będę coś z nimi tutaj działał, więc nie musicie się martwić, będą dalsze odcinki z gołąbków, tylko właśnie muszę obczaić dokładnie, jak mi to wszystko tu poustawiać. No, jakąś parkę na pewno muszę zakupić, to jest na pewno jakąś nową, żeby troszeczkę krwi zmieszać. No ale co, jak będziemy to robić, to będziemy to nagrywać i będziecie to widzieć. Okej, idziemy sobie zobaczyć na pszenicę, jak tam zapasy. No jak widzimy, mniejsza połowa tutaj w tym, no tutaj dużo więcej pszenicy, fajnie, fajnie. Tutaj w beczce owies, tutaj pszenżyto, też na wykończeniu. Tutaj mamy też troszkę pszenżyta, znaczy na wykończeniu, no to jest naprawdę jeszcze tego sporo, więc nie jest tak źle z tym. Co, tu mamy pszenicę, tutaj też pszenica, no pszenicy jest najwięcej, tutaj też pszenica, jak wiemy. Pszenica jest najbardziej lubiana przez kurki, więc tego nigdy mało. Tutaj mamy troszeczkę owsu. Tutaj też owies. Co tutaj jest? O, tutaj dwie beczki z owsem, więc nieźle, nawet bardzo dobrze. Pełne dwie beczki, więc nie powinno na razie tego braknąć. Bardzo mnie to cieszy. No mamy już styczeń, więc do żniwa jeszcze troszeczkę czasu zostało. Więc nie można jakoś szastać tym, ale wiadomo jak to jest. Kurki zjedzą swoje, świnki swoje i ubywa tego troszeczkę. Okej. No to idziemy sobie zobaczyć jeszcze na gołąbki. Później pozbieramy sobie jajeczka. No i widzimy się za chwileczkę. Okej. Mamy już popołudnie. Słoneczko już troszeczkę zaszło. Idziemy, sprawdzimy sobie jajeczka, ile ich dzisiaj jest. Mam nadzieję, że będzie koło dyszki. O, widzimy, tu kurka dalej siedzi, no i nie chcę pod nią zaglądać, żeby jej nie wypłoszyć. Nareszcie gniazd nie ma. Możliwe, że jedna albo dwa. I z tego co widzę tutaj, jak widzimy, czarna kurka sobie siedzi. Czubatka. Też jej na razie nie będziemy ruszać. Pójdziemy sobie do stajni, zobaczymy co tam jest. A tutaj najwyżej wam napiszę pod spodem w komentarzy, czy były jakieś jajeczka. Tak wam powiem, że kurki na chwilę obecną jest chyba jedna taka, troszeczkę ta biała właśnie taka słabsza, muszę powiedzieć. A tak to bardzo fajnie wyglądają. Rzeźko. No i co, zobaczymy sobie jak to w stajni to wygląda. Kurki już troszkę poschodziły się. Zamkniemy je, żeby nam nie wychodziły, ok. Położymy sobie tu. No jak widzimy, niestety obawiają się tego, że będą tu kurki wyskakiwać i srać na to, nie? Będę musiał coś z tym zrobić, ale to nic, ok. Tutaj mamy dwa jajeczka. Tutaj też dwa.
troszkę ubrudzony. Tutaj nic nie ma. Tutaj są też dwa. O, tutaj trzy. Okej. No i reszta pusta. Na chwilę, o kurka chodzi, ale to nie wiem, czy z ciekawości, czy chce jeść. Zobaczymy sobie. Na chwilę obecną mi 9 jaj. No i dwie kury siedzące na wojsku. Nie wiem, czy tam coś jest pod nimi. Zobaczymy. 4 zielone. No i 5 zwykłych. Później pod filmikiem w komentarzu wam napiszę, czy tam na boisku jeszcze coś było. A tu jajeczka odkładamy i idziemy sobie nakarmić gołąbki. No to widzimy się za chwileczkę. Okej, damy sobie gołąbką wody. Dajmy im do środka. Nie wiem, czy będą chciały na pole w lecie. Troszkę im wlejemy tu. Resztę im w tym zostawimy. I sypniemy im trochę ziarna, może przylecą akurat, zobaczymy. Sprzątałem im to stare, zobaczymy. Jest taka mieszanka pszenicy i kukurydzy. Z tego co wiem, to bardzo kukurydzę lubią, tylko w całości ta jest zmielona, może też się na nią skuszą. No i co, poczekamy sobie, przylecą i widzimy się za chwileczkę. Okej, z tego co słyszę, to gołąbki się zlatują. Podejdziemy sobie powoli, żeby je nie spłoszyć. No i co, zajadają sobie, otworzyły, może nie uciekną. A jednak uciekają dalej. No i co zrobimy? Troszeczkę dalej są płochliwe. Albo nie są aż tak głodne, to wiadomo, jedzonko i to zostawiam. Drzwi tutaj całe otwarłem, żeby miały troszeczkę więcej światła. Na noc się zamknę na pewno, żeby nic im tu nie wleciało. A tu widzę, gołąbek na gniazdo tak dosyć głęboko wszedł, tu może tam gniazdo sobie zakłada. Może w końcu od pół roku będzie jakieś potomstwo od tych ataków. No zobaczymy. No co, jeśli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. No i widzimy się w następnym filmiku. Cześć, trzymajcie się.